Wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem Eden rubów i połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia. Ewidentnie na tym właśnie zyskali. To jest ciekawe, tak jak brzeg spowodował wygnanie upadłych aniołów z niebieskiego domu, z Pekinem, tak teraz przez nieposłuszeństwo Adam i Ewa zostali również wypędzeni z rolskiego domu. Dowodzi, że możliwa jest wszystko wokół nich szybko się zmieniało i rodzaj ludzki stał się podatny na smutek, choroby i ostateczny śmierć. Nawet zwierzęta i rośliny zostały skażone przez... ...której powinien jednak towarzyszyć rozwój relacji z Tajpej. Tomasz Saniewicz, Polskie Radio, Kanton. Kanadyjskie wojsko poszukuje źródła dziwnego dźwięku, który niepokoi ludzi i straszy zwierzęta. Prawdopodobnie pochodzi on z morskiego dna w rejonie Arktyki. Okoliczni mieszkańcy mówią, że to jakieś tajemnicze buczenie, czy też gwizd lub świst. Jeden z parlamentarzystów powiedział kanadyjskiej telewizji publicznej, że dźwięk ten było słychać przez całe lato w rejonie miejscowości Igloolik na północy kraju, niedaleko Grenlandii. Od jakiegoś czasu nad wodą lata wojskowy samolot wyposażony w różnego rodzaju czujniki. Na razie bez rezultatu. Zaobserwowano tylko 2 stada wielorybów i 6 morsów. Mieszkańcy, naukowcy i żołnierze drapią się w głowę i rozkładają ręce, ale nie poddają się. Poszukiwania źródła tajemniczego dźwięku trwają. Rafał Motwiuk, Polskie Radio. Polskie Radio 24. 24 godziny w kraju. Na Zamku Królewskim w Warszawie zwiedzający mają okazję zobaczyć oryginalne listy Adama Mickiewicza, które napisał do swojego przyjaciela Antoniego Edwarda Odyńca. Wystawa rękopisów obu pisarzy jest wystawiona w Bibliotece Królewskiej. Kim był dokładnie druh Adama Mickiewicza, wyjaśnia dr Monika Myszor-Ciecieląg, kustosz wystawy. Antoni Edward Odyniec był przyjacielem Mickiewicza od czasów uniwersyteckich, gdzie razem studiowali na Uniwersytecie w Wilnie. Potem razem podróżowali. Od dokładnie jesień 1829-1830 wiosna zwiedzili Włochy, Niemcy, byli w odwiedzinach u Goethego. Z tego okresu zachował się dzienniczek podróży prowadzone przez Antoniego Edwarda Odyńca. Na jego podstawie w drugiej połowie XIX wieku napisał powieść biograficzną Listy z podróży, co przyniosła mu popularność. Dziś oryginalny dzienniczek znajduje się na wystawie, a w nim własnoręczne wpisy Zygmunta Krasińskiego czy samego Adama Mickiewicza. Specjalnie otworzyłam dzienniczek podróży Odyńca. Tam też są własnoręczne dopiski Mickiewicza. Wystawa jest jednak poświęcona głównie Antoniemu Odyńcowi, jego twórczości i życiu prywatnemu, które obrazuje 15 rękopisów, fotografii oraz rysunków. Zdaniem dr Moniki Myszor-Ciecieląg to postać niesłusznie zapomniana. Czy jest to postać bardzo zapomniana, lecz bym powiedziała niedoceniana, że nie jako jedna. Pisarz, ale jako publicysta, tłumacz, widziane przez pryzmat tylko Mickiewicza. I tutaj stąd jego poświęcenie całej wystawy Odyńcowi i jego spuściźnie, która zachowała się w zamku. Częścią spuścizny Antoniego Odyńca są rękopisy autora pana Tadeusza. Wystawa zatytułowana Ostatni druh Adama Mickiewicza, Antoni Edward Odyniec i jego pamiątki, będzie dostępna dla zwiedzających do 21 grudnia w godzinach otwarcia Zamku Królewskiego. Gratka dla miłośników historii. W Archiwum Państwowym w Poznaniu można dziś było zobaczyć dokument fundacyjny klasztoru cystersów w Łeknie. Dyrektor archiwum wczoraj odebrał certyfikat wpisania dokumentu na listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata. Dziś w szklanej gablocie można było zobaczyć zarówno oryginalny dokument, jak i certyfikat wpisu. Mówi dyrektor archiwum Henryk Krystek. Jest to jeden z wyjątkowych dokumentów, dlatego że dokumentów z XII wieku zachowało się bardzo mało. Mimo że to jest najstarszy dokument w polskich archiwach, to ten dokument zachował się w dwóch oryginałach. Trzy oryginał poznański, a drugi oryginał kniezniński w archiwum architektury kniezniańskiej. Na poznańskim zachowała się pieczęć arcybiskupa Jana, który potwierdził ten dokument. Zidentyfikowanie się z jego śmiercią i zmartwychwstaniem. Obowiązywało prawo zwyczajowe i rzadko spisywano o wolę władcy. Do Poznania przyjechali przedstawiciele władz Wągrowca i Towarzystwa Ziemi Wolkańskiej. Pod koniec listopada mieszkańców czeka wyjątkowa uroczystość, dodaje Henryk Krystek. Za kilka tygodni, 26 listopada, w sobotę, jest wielka uroczystość w Łeknie, w kościele parafialnym, która się nazywa Peregrynacja z Biluta do Źródeł. Dlaczego kościół prawie was jeszcze dokument poznański i dokument gnieźnieński? Pojedzie do kościoła, tam jako dorośli podejmowalibyśmy inne decyzje, niż ten, który jest
spodziewamy się władców Polski? Czyż nie lepiej jest kierować człowiekiem w chwili, gdy nie jest tego świata? Pierwszym ze zbiorów poznańskiej placówki wpisanym na krajową listę UNESCO. Wcześniej udało się wpisać na światową listę Akta Braci Czeskich. Urodzinowa podróż zabytkową ciuchcią. Mieszkańcy Koszalina, wielbiciele wąskich torów, spotkali się na kolejarskim pikniku z okazji 118 urodzin wąskotorówki. Był tort i przejażdżka do Rosnowa. Dla podróżnych jazda uratowaną koleją za jedynego pośrednika między Bogiem kolejka a człowiekiem. Głosi, że przez sakrament ujednania, czyli spowiedź, którą należy czynić przed katolickim księdzem, człowiek może otrzymać odpuszczenie swoich grzechów. Zerknijmy, co Pismo Święte na to. Przykład pierwszy w osobie Dawida. Może nie rozwijamy zawrotnych prędkości, ale jakie miłe doznania z pięknymi krajobrazami, z pięknymi widokami, tymi kolejkami, kiedy dojeżdżali do pracy, polegającą na szczerej modlitwie, znoszonej bezpośrednio do Boga. Urodzinowy skład prowadził Wojciech Kliński z Towarzystwa Miłośników Koszalin w Skotorówce. Chodźcie więc, będziemy się prawować, mówi Pan. Około 30 km na godzinę. Będą czerwone jak szkarłat. Wielką dumą się prowadzi taki pociąg urodziny. Kolej jest wielka, dlatego że podniosła się z gruzu. Nam się udało to zrobić dzięki niesamowitemu uporowi. Jest to unikalny zabytek w skali kraju. To nasze dziedzictwo kulturowe. Jest to nasza przeszłość. Chcemy pamiętać o tym, z czym się wiązał Koszalin. Co tutaj było, kto tutaj żył, co tutaj było robione. Pamiętamy i o kolejarzach, kultywujemy ich etos pracy. Kolejka kilkanaście lat temu z powodu nieopłacalności została zamknięta i popadła w ruinę, a szyny zostały rozkradzione. To jest prawdziwa spowiedź. Pismo Święte pełne jest przykładów potwierdzających, że prawdziwa spowiedź ma miejsce tylko i wyłącznie wtedy, gdy przychodzimy do Boga. Odbudowali zabytkową lokomotywownię. Skąd więc wzięła się praktyka spowiedzi kapłana? Na trasie o długości prawie 150 km. W gry planszowe mogą pograć się w ten weekend mieszkańcy województwa śląskiego, a wszystko to w ramach dni planszówek, które odbywają się w Katowicach. Oprócz Katowic akcja odbywa się też w kilku największych miastach w całym kraju. Jak mówi Paweł Majczak, który koordynuje imprezę w Katowicach, planszówki mają coraz większe grono fanów. Planszówki są bardzo modne. Inicjatywa jest ogólnopolska. Mnóstwo zabawy, mnóstwo pozytywnej energii. Przychodzą tutaj osoby całymi rodzinami. Dzieci, młodzież, osoby dorosłe. Wszyscy się świetnie bawią. Co my tutaj gramy? A żółwie pędzące. A co to za gra? My gramy ją pierwszy raz, więc zobaczymy, czy damy radę. W co ty tutaj fajnego grasz, kolego? Żółwie karty. Tu macie karty. Dobra, te karty bierzesz, te oglądasz. Ta jest stosunkowo prosta. Bierzemy udział w wyścigu pięciu drewnianych żółwików. Wyścigu do sałaty. Pierwszy żółw, który dotrze do sałaty, wygrywa. Akcja trwa dziś jutro między 12 a 18, a do wyboru są gry strategiczne, karciane, kiedyś chrześcijanina, liczbowe i logiczne. Patrząc na kościół, najnowszy film Macieja Pieprzycy pod tytułem Jestem mordercą w kinach to thriller psychologiczny inspirowany prawdziwymi wydarzeniami z początku lat 70., kiedy to młody oficer milicji zostaje szefem grupy dochodzeniowej mającej złapać seryjnego mordercę kobiet. Ta sytuacja całkowicie odmienia jego życie. Pieprzyca wyjaśnia, że na głównego bohatera nie wybrał mordercy, lecz inicjanta, który pokazał człowieka, który uległ pokusie zrobienia kariery, zawsze i zabijał w imię Boga. O człowieku, który kościół twierdził, że zabijanie ma podstawę Biblii i postępować tak nakazał im sam Bóg. Jedną z wielkich osobistości Kościoła, zwanym Ojcem Kościoła, był Augustyn, który popierał przymus religijny poprzez zabijanie, torturowanie, znęcanie psychiczne. Odbierano takim ludziom dobytek całego życia, a następnie torturowano i w końcu zabijano w imię Boga. Ciekawy jest fakt, że ofiarom konfiskowano pieniądze, że aktor podkreśla, że to nie dostosowywali się do kościoła. Pociągająca rola, ponieważ choć film jest kryminałem,
to jednocześnie ukazuje dramat człowieka, który zatracił się w swoich dążeniach. To jest o kłamstwie, o dramacie, o człowieka, który nawet nie w tym momencie się przykleja do kłamstwa i zaczyna się słuchać. To, co się udało, to jest bardzo zwinne, że nawet się nie rejestruje tego momentu. To, co uważam, że jest dużym walorem tego filmu właśnie, że nie ma tego wyraźnego momentu, w którym bohater powie, tutaj popełnił błąd, skręcił, zrobił coś dobrego. Nie, to się dzieje przez jakieś takie bardzo subtelne rzeczy, na coś sobie pozwalamy, jakieś małe kłamstwo, idziemy na jakiś kompromis delikatny i nagle już nie można się z tego wycofać. Z kolei Arkadiusz Jakubik zagrał człowieka, na którego padło podejrzenie czy o popełnienie morderstwa, który staje się ofiarą 1966 roku. Kto uważa, że ten film obnaża też bezwzględność komunistycznego systemu. To jest przewrotnie zabawne, jak młody ideowy milicjant, który wierzy w swoje posłannictwo, który chce łapać morderców, zostaje wciągnięty przez tryby komunistycznego systemu, zostaje przez te tryby wyrzęty i na końcu ludzko, który opowiada o tym, jak komunistyczny system łamał kręgosłupy moralne ludzi w tamtym czasie. A nagle przychodzi awans, wyższa pensja, lepsze mieszkanie, nagle zaczynamy okłamywać sami siebie. Zabił publicznie 14 osób w 1774 roku. W Polsce i na świecie. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Reklama. Polska kuchnia jest taka jak my. Czasem ma ochotę na domową kiełbasę, a czasem zwykłą kaszę podaje z pomarańczami. Polska kuchnia zmienia się z każdym pokoleniem. A dzięki tej książce będziemy pamiętać, jaka była polska kuchnia naszych czasów. Zrób 6 razy zakupy w Lidlu za 50 zł, dopłać 1 grosz i odbierz książkę Kuchnia Polska Karola Okrasy i z ilustracjami na przykładowskiego, regularnym akcji i każdą usługi. Zyskał nawet we Włoszech przydomek niemieckiego papieża. Za jego kadencji na korytarzach Watykanu słychać było język niemiecki. Gospodarstwo prowadziła Niemka, siostra Pasqualina Lechnet. Pius XII odżywiał się w kuchni niemieckiej. Modlił się o zwycięstwo Hitlera nad komunistyczną Rosją, błogosławił oddziały niemieckie, przyjmował na audiencji w Watykanie proch hitlerowskich dyktatorów. Już na samym początku, po dojściu Hitlera do władzy, episkopat niemiecki pozytywnie ocenił faszyzację kraju, w przeciwieństwie do bezbożnego komunizmu. Dotychczas rzeczywiście były pewne problemy ze sprzedażą naszych produktów rolnych, wołowiny, wieprzowiny, jabłek. Dzisiaj ze strony chińskiej usłyszeliśmy wyraźne deklaracje, że ten proces będzie usprawniony, bariery będą znoszone po to, aby polscy rolnicy mogli efektywnie w większych ilościach sprzedawać swoje produkty właśnie w Chinach. Wytyczny przyjęty prezes znalazł się też zapisał o utworzeniu w Polsce sekretariatu do spraw morskich koordynującego współpracę 16 państw Europy Środkowej. Którzy przywitali Hitlera pozdrowieniem nazistowskim. Będzie niewątpliwie sprzyjała do aktywizacji działalności przemysłu stoczniowego. W czasie wizyty w Rydze oprócz udziału w szczycie premier Beata Szydło odbyła także kilka spotkań dwustronnych z szefami rządów w listopadzie 1939 roku. Chorwacji, kardynał Faulhaber odprawił uroczystą mszę i wraz ze wszystkimi biskupami bawarskimi pogratulował Hitlerowi ocalenia. Pius XII pielęgnacyjnego dla osób opiekunów osób niepełnosprawnych. Wzrośnie ono o taką samą wartość, jak minimalne wynagrodzenie, czyli o 8%. Powiedziała Elżbieta Rafalska, minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Mamy 1850 zł minimalne wynagrodzenie, ono wzrasta do 2000 zł. W związku z tym świadczenie pielęgnacyjne dla matki wyniesie 1406 zł, wzrośnie o 106 zł. Matka ma też zagwarantowane
również pod znaku SS. Watykan oddał już po zakończeniu wojny, starając się uchronić ich od odpowiedzialności za zbrodnie wojenne i zbrodnie w obozach koncentracyjnych. Wysoki urzędnik Watykanu, arcybiskup Alois Huda, był odpowiedzialny za przerzucenie zbrodniarzy do innych krajów, a szczególnie do Ameryki Południowej, wykorzystując do tego takie organizacje jak Caritas czy Czerwony Krzyż. Kiedy młody oficer milicji został szefem grupy dochodzeniowej mającej złapać seryjnego mordercę kobiet, ta sytuacja całkowicie odmieni jego życie. Maciej Pieprzyca wyjaśnia, że na głównego bohatera nie wybrał mordercy, by pokazać człowieka, który uległ pokusie zrobienia kariery za wszelką cenę. Żeby się stanęli na szereg grupy do złapania wampira. Myślę, że każdy z nas musi uważać na to, że w pewnych okolicznościach może się uwikłać. Czasami próbujemy się z tego wydostać, a już nie możemy, bo się może przeszło jakąś granicę. W rolę ambitnego milicjanta poszukującego seryjnego mordercy wcielił się Mirosław Haniszewski. Aktor podkreśla, że film ukazuje dramat człowieka, który zatracił się w swoich dążeniach. Jakby się okazało, że się pomyliliśmy. To jest o kłamstwie, o dramacie, o człowieka, który nawet nie wie, w którym momencie się przykleja do kłamstwa i zaczyna się osuwać. Z kolei Arkadiusz Jakubik zagrał człowieka, na którego padło podejrzenie o popełnienie morderstw i który staje się ofiarą ambitnego milicjanta. Czy ja mordowałem te kobiety? Aktor uważa, że ten film obnaża bezwzględność komunistycznego systemu. To film, który opowiada o tym, jak komunistyczny system łamał kręgosłupy moralne ludzi w tamtym czasie. Macieja Pieprzycy otrzymał na tegoroczny festiwal filmowy w Gdyni Srebrne Lwy. Że jeśli by kontrolować, co się drukuje i czyta, brytyjscy biolodzy złożyli wniosek o zezwolenie na zasiew pól nową genetycznie modyfikowaną pszenicą, która w inspektorach dawała już plony o 40% wyższe niż zapomniane. Naukowcy mają nadzieję, że zmodyfikowane rośliny zyskają atesty rządowe i akceptację społeczną. Grzegorz Niedermer. Badacze z trzech brytyjskich uniwersytetów przyjęli nową drogę modyfikacji genetycznej pszenicy, wzmacniając jej zdolność fotosyntezy. Zaowocowało to większymi kłosami i ziarnami. Do tej pory modyfikacje polegały przeważnie na wzmocnieniu odporności roślin na klimat i suszę oraz na pestycydy i herbicydy. Brytyjscy badacze twierdzą, że nie dawało to w efekcie roślin dających wyższe plony, zmieniało tylko korzystnie warunki, w jakich wzrastały. O ile na innych kontynentach dostrzeżono korzyści z takich upraw, o tyle Europa opiera się dostęp genetyczny zmodyfikowanym roślinom, głównie z obawy o ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. Książek, nowa pszenica może uśmierzyć te obawy, gdyż wzmaga tylko naturalny proces fotosyntezy. Profesor Christine Rains z Uniwersytetu Essex mówiła reporterom, że w przekonaniu opinii społecznej pomoże też fakt, że zmodyfikowana pszenica może dawać nawet o 40% wyższe plony w sytuacji, kiedy za 34 lata będzie na Ziemi o 34% więcej mieszkańców. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. W nocy zamrożenie duże, okresami opady deszczu na krańcach północno-wschodnich, również deszczu ze śniegiem. Na termometrach od 1 stopnia na północnym wschodzie do 5 na zachodzie, południu i nad morzem. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Prawdziwy mężczyzna nie ma problemów, więc kiedy chce poradzić sobie z najbardziej wstydliwym z nich, wybiera Braveran. Zawarty w Braveranie żeńszeń pomaga wywołać i wzmocnić erekcję. Suplement diety Braveran to najlepiej sprzedający się produkt w swojej kategorii. Zaufało mu już prawie milion mężczyzn. Braveran jako jedyny zawiera taką dawkę substancji korzyści wpływających na sprawność seksualną. Braveran staje na wysokości zadania. Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa. Ja jestem Pan, Twój Bóg, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewolników. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz czynił żadnych rzeźni, ani żadnego obrazu w tym, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi, ani tego, co jest w wodach pod ziemi. Nie będziesz oddawał im pokłonu, nie będziesz ich słyszał. Od 55 minuty gospodarze grali w osłabieniu po tym, jak czerwoną kartkę dostał Dalibor Plewa.
prawa. Goście wykorzystali przewagę. Golas strzelił Sergii Filipczukina, Bilal Ankur. Tymczasowy trener Korony Sławomir Grzesik był oszczędny w słowach. Co za sprawa? To jest pół, że ja, który wywołał na kwestię, jeśli będzie mi dalej porozumienie zespołu, będę się starał to robić tak jak najlepiej. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest ojciec wasz. Rozgoryczenia nie krył trener Brukbetu Termaliki Czesław Michniewicz. Przykra się na własne zrzeszenie, co warto podkreślić. Niczego nie umuję Koronie, ale to my w dużej mierze jesteśmy sobie winni. Skandaliczne zachowanie przy czerwonej kartce i postawiliśmy się w bardzo trudnym położeniu. W drugim spotkaniu Jagiellonia Białystok wygrała u siebie z Piastem Gliwice 2-0. Pierwszą bramkę dla gospodarzy zdobył Taras Romańczuk, drugiego gola strzelił Przemysław Frankowski, który później mógł jeszcze podwyższyć prowadzenie, ale zmarnował znakomitą okazję. Mam trochę pretensji do siebie, że tego nie wykorzystałem, bo nie pochyliłem się, dlatego ta piłka poleciała na powierzchni. Na pewno nauczka na przyszłość. Czekaliśmy drugiej połowie na swoją szansę i się doczekaliśmy. Mogliśmy w pierwszej połowie już tak naprawdę prowadzić dwoma bramkami. Na pewno jesteśmy trochę źli, że dopiero do 90 minuty zapewniliśmy sobie to zwycięstwo, bo mogliśmy o wiele wcześniej. W ostatnim dzisiejszym meczu Lechia Gdańsk zremisowała przed własną publicznością z Pogonią Szczecin 1-1. Relacja Wojciecha Luścińskiego. Dzisiejsze spotkanie zdecydowanie lepiej rozpoczęła Lechia. Już w 9 minucie biało-zieloni wyszli na prowadzenie. Zaczęło się od lewego skrzydła i Jakuba Wawrzyniaka, który w narożniku zakręcił jednym ze szczecińskich obrońców. Dograł świetnie do wchodzącego na 16 metry Rafała Wolskiego, który atomowym strzałem pokonał Dawida Kudłę. Biało-zieloni w pierwszej połowie byli zdecydowanie stroną dominującą. Swoje świetne okazje zmarnowali m.in. Marko Pajszą, a także napędzający poczynania ofensywne gdańszczan Milosz Krasić. Pod koniec pierwszej połowy jedną z nielicznych akcji przeprowadziła Pogoń. Podanie z prawej strony dostał biegający Adam Frączczak, który w polu karnym był faulowany przez Jakuba Wawrzyniaka. Sędzia główny długo zwlekał z decyzją. Po naradzie z asystentem wskazał na 11 metr od bramki. Do wyrównania doprowadził sam poszkodowany, który pewnie pokonał Wanię Milinkowicza-Sawicza. Po przerwie cały czas dominowała Lechia. Biało-zielonym brakowało jednak dokładności. Pomimo licznych ataków biało-zieloni nie potrafili zdobyć zwycięskiego gola i Pogoń wyjeżdża z Gdańska z jednym punktem. Na szczycie tabeli są Lechia Gdańsk i Jagiellonia, które mają po 30 punktów. 6 punktów mniej mają Zagłębie Lubin i Termalika. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle odnieśli piąte ligowe zwycięstwo z rzędu. W meczu 7 kolejki Ekstraklasy obrońcy tytułu pokonali GKS Katowice 3-0. Swoje spotkanie wygrała również PGS Kra Bełchatów, która pokonała Kuprum Lublin 3-0. Zaksa jest liderem tabeli. Broniący tytułu zespół z Kędzierzyna-Koźla ma 17 punktów, 2 więcej od Skry i Asekoresowi. Siatkarki Tauronu MKS Dąbrowa Górnicza wygrały u siebie z Maccabi Haifa 3-0 i awansowały do trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzyń. Pierwsze spotkanie w Izraelu zakończyło się zwycięstwem polskiego klubu 3-1. Eleonora Dziękiewicz przyznała, że wszystko potoczyło się zgodnie z planem. Byłyśmy dużo lepiej przygotowane do tego meczu. Ten zespół jest dosyć łatwy do rozszyfrowania. Tam gra tylko w ataku numer 16 i właściwie 3/4 piłek dostaje ta zawodniczka. Na pewno nie był to łatwy mecz, mimo że się może taki wydawał, ale no na pewno troszeczkę wysiłku nas kosztował. W trzeciej rundzie kwalifikacji Tauron MKS zagra z czeskim Agelem Prościejów. Justyna Kaczkowska wygrała wyścig na dochodzenie podczas zawodów Pucharu Świata w kolarstwie torowym rozgrywanych w Glasgow. 19-letnia Kaczkowska, która w tym roku wywalczyła wicemistrzostwo Europy, a w przeszłości zdobywała złote medale Mistrzostw Świata i Europy juniorek, miała najlepszy czas eliminacji, a w finale pokonała francuskę Elise Delzen. To drugie zwycięstwo reprezentantów Polski w Szkocji. Wczoraj Kamil Kuczyński wygrał sprint. Polskie Radio 24. Prawie 11 minut po godzinie 23, a my zapraszamy Państwa jak co tydzień o tej porze w podróż dziś do Albanii. Był kardynał Joseph Albanii robię płytę szybko, kocham muzykę, to jest moja pasja, pakuję swój muzyk. To polski zespół hip-hopowy o znamienitej nazwie Gang Albanii i to chyba właśnie z nim dzisiaj najczęściej kojarzymy ten bałkański kraj, przynajmniej tak wynika z małej sondy, którą przeprowadziłam wśród moich znajomych, choć przez sam zespół i jego muzyka niewiele mają z nim wspólnego. Dziś w audycji Świat po ludzku będziemy podróżować właśnie po Albanii. Paulina Kozion,
Witam serdecznie. Albania to kraj bunkru. Postanowił według różnych źródeł znajduje się tam około 25 bunków na metr kwadratowy. O tym, co można robić w bunkrach, opowiedzą Państwu Izabela Nowak-Tomczak, która jest przewodnikiem po Albanii i autorką bloga Moja Albania oraz Aleksandra Zagórska-Habros, autorka bloga bałkanyrudej.pl. Z kolei o tym, jak zorganizować wyprawę rowerową po tym kraju, będzie mówił miłośnik podróży rowerowych Bartek Borkowski. Na koniec tradycyjne zaproszenie, tym razem na Festiwal Kultur Świata imienia Toniego Halika w Obornikach Śląskich. Podróże 24. Świat po ludzku. Ale na początek kilka informacji praktycznych. Albania to nieduży kraj na Półwyspie Bałkańskim, na południu Europy, leżący nad Morzem Adriatyckim. W języku albańskim nazwa tego kraju oznacza orzeł i pochodzi od orłów krążących niegdyś majestatycznie nad jeziorami i górami Albanii. Albania jest w 75% krajem górzystym i jedynie niewielki procent tego kraju zajmują niziny położone nad Morzem Adriatyckim oraz doliny większych rzek. Najwyższym szczytem jest Korab, w paśmie Korabu, liczący 2764 metry nad poziomem morza. Na północy kraju wznoszą się góry północnoalbańskie, zwane również przeklętymi, a pomiędzy rzekami Drin i Osum